Lubomir Dobrosławski, Tomek i Wilczątko Kacper. Przygody w magicznym lesie. Rozdział 10. Magiczne medaliony. Hojność. Opuszczając rano gościnną wioskę Olbrzyma, przyjaciele wyruszyli na poszukiwanie medalionu Hojność. Szli z trudem, ponieważ mieszkańcy nie wypuścili Tomka bez plecaka zapełnionego jedzeniem. Chociaż chłopiec próbował odmówić, nic z tego nie wyszło. W plecaku zmieściło się wiele smakowitych rzeczy, cukierki, bułeczki, ciastka z różnymi nadzieniami i dużo owoców. Jednak to nie ciężar plecaka niepokoił Tomka, a lokalizacja medalionu wskazana na mapie. Chłopiec zatrzymał się, zdjął plecak i po raz kolejny wyjął mapę. Co tam cały czas sprawdzasz? Zapytało Wilczątko. Spójrz, Kacprze, pokazał Tomek mapę. Medalion znajduje się dokładnie na środku wielkiego jeziora. No i co z tego? Zdziwił się Wilczek. Już płynęliśmy na wyspę po medalion. Znowu zrobimy tratwę. Spójrz uważnie, nalegał chłopiec. Tutaj nie ma wyspy. Po prostu jest oznaczenie na środku jeziora, czyli że medalion jest właśnie tam. Nic z tego nie rozumiem. Jak to możliwe? Zdziwił się Kacper, ponownie patrząc na mapę. Może ktoś zapomniał zaznaczyć wyspę. Nie wiem, co o tym myśleć, powiedział smutno Tomek. Dobrze, tak czy inaczej musimy dotrzeć do jeziora. Później zobaczymy, co dalej. Może rzeczywiście ten, kto robił mapę, zapomniał o zaznaczeniu wyspy. Chłopiec z trudem zarzucił plecak na plecy i ruszył dalej. Droga prowadziła przez dębowy las. Wyglądał bardzo dziwnie na tle lata, gdyż liście na drzewach były brązowe i pomarszczone tak, jak gdyby królowała już jesień. Na gałęziach jednak nie było widać żadnego żołędzia. Dlaczego chrząkasz, Kacprze? Wymyśliłeś nową zabawę? Zapytał wesoło Tomek. Nie chrząkałem, odpowiedział Wilczek. Nawet nie umiem tego robić. To kto to robił? Zdziwił się chłopiec. Może ci się wydawało? Zasugerował Wilczek. Mam lepszy słuch niż ty, na pewno bym coś usłyszał. Pewnie tak, zgodził się Tomek. Chociaż nie, wykrzyknął Wilczek i nastroszył uszy. Ktoś naprawdę chrumka. Ten ktoś nie jest sam. Kacper odskoczył na bok i zniknął w krzakach. Chłopiec poszedł za nim. Za krzakami ukazała się polana, na której wspólnie ryła w ziemi rodzina dzików. Tata dzik, mama locha i czwórka warchlaków. Witajcie, zwrócił się do nich chłopiec. Raz już widział dziki, gdy szedł z rodzicami na jagody. Co prawda nie z tak bliskiej odległości. Dziki przestały kopać ziemię i ze strachem spojrzały na nieproszonych gości. Nie bójcie się, uspokoił je chłopiec. Nie chcemy was skrzywdzić. Mam na imię Tomek, a to jest mój przyjaciel Kacper. Szukamy magicznych medalionów. Mieszkacie w tym dębowym lesie? Witajcie, odpowiedział tata dzik. Tak, mieszkamy w tym lesie, ale teraz będziemy musieli poszukać sobie nowego domu. Dlaczego? Co się stało? Zapytał Kacper. Dębowy las umiera. Liście na drzewach ciemnieją, żołędzie nie urosły. Nasze zapasy żywności się skończyły i przez 2 dni nie mogliśmy znaleźć nawet zeszłorocznych żołędzi. Nie ma tu absolutnie nic do jedzenia. Smutno odpowiedział tata dzik. Nie martwcie się, zawołał chłopiec, zdejmując plecak i zaczynając wyciągać z niego jabłka, gruszki, bułeczki i ciastka. Proszę, poczęstujcie się. Tata dzik i mama locha poczuli się zmieszani, natomiast warchlaki radośnie podbiegły i z apetytem zaczęły zajadać się smakołykami. Proszę, mamy jeszcze, nalegał chłopiec. Dorosłe dziki również podeszły i zaczęły jeść. Dziękujemy wam, przyjaciele, powiedział tata dzik, gdy wszyscy zaspokoili głód. Najedliśmy się i nabraliśmy sił. Teraz bez problemu dotrzemy do krewnych w sąsiednim lesie. Mama locha kiwała wdzięcznie głową, a syte i zadowolone warchlaki rozbrykane turlały różowymi pyszczkami po kudłatym boku Kacpra. Tomek życzył nowym znajomym szczęśliwej podróży do rodziny. Tata dzik ponownie podziękował, głośno chrząknął i cała rodzina, jak na komendę,
ustawiła się w rzędzie, a następnie wszyscy za nim ruszyli w drogę. Chłopiec pomachał im na pożegnanie, założył plecak, zawołał wilczka i razem ruszyli przez krzaki w stronę ścieżki. Wkrótce dębowy las przeszedł w sosnowy. Cała ziemia była pokryta suchymi igłami i szyszkami. Wydawało się, że idzie się po miękkim dywanie. Kacper zauważył pod sosną wielkie mrowisko. Podbiegł do niego i zaczął wpychać tam nos. Co tam znalazłeś? Zapytał chłopiec, śmiejąc się. Pachnie mrówko burgerami, odpowiedział wilczek, oblizując się. Szkoda, że nie jesteśmy już mali. Kacprze, potrafisz myśleć o czymś innym niż jedzenie? Zapytał Tomek. Po co? Zdziwił się wilczek. O reszcie przecież myślisz ty. Tomek się zaśmiał i poklepał wilczka po karku. Ścieżka wyprowadziła przyjaciół na brzeg dużego jeziora o zadziwiająco niebieskiej wodzie. Chłopiec podbiegł do brzegu, spojrzał na taflę jeziora i zmarszczył brwi. Na jeziorze nie było żadnej wyspy. Tomek usiadł na brzegu i się zamyślił. Kacper nie wiedział, w jaki sposób może pomóc przyjacielowi, więc po prostu położył się obok i oparł głowę na kolanach chłopca. Nagle rozległ się głośny huk. Przyjaciele, przestraszeni, aż się poderwali i zobaczyli zieloną chmurę, z której wyszedł leśny gnom. Pewnie czeka na nas jakiś test lub zawody, przypuszczało wilczątko. Dokładnie. Prawdopodobnie zawody w pływaniu. Dlatego medalion jest zaznaczony na mapie w centrum jeziora. Zgodził się chłopiec z wilczkiem. Nie, nie, nie wchodzę tam, powiedział, podchodząc do nich leśny gnom i skrzywił się. Nie znoszę tej zimnej wody. Kąpię się tylko w gorących źródłach. Sprawdzałem wodę, nie jest wcale zimna, powiedział chłopiec. Ale też nie jest gorąca, zareagował gnom i rozpromienił się. Dlaczego siedzicie na brzegu i nic nie robicie? Tomek zaczął opowiadać o zamieszaniu z mapą, że przecież medalion nie może leżeć w wodzie. Gnom chodził tam i z powrotem przed przyjaciółmi i słuchał z tajemniczym uśmiechem. Przecież medalion nie leży na wodzie, przerwał chłopcu. Jest na dnie jeziora, pod wodą. Co takiego? Krzyknął zaskoczony Tomek. Jak my go stamtąd wydostaniemy? O tak! Krzyknął gnom i pstryknął palcami. Wokół Tomka i Kacpra pojawiły się zielone, przezroczyste chmurki. Te chmurki ochronią was przed wodą i umożliwią oddychanie. Będziecie mogli spokojnie pływać w jeziorze, tak jak jego podwodni mieszkańcy. Jest tylko jeden bardzo ważny warunek. Chmurki będą działać do zmierzchu. Jak tylko promienie słońca przestaną padać na powierzchnię jeziora, czar pryśnie. Musicie zdążyć znaleźć medalion i wydostać się z jeziora przed zachodem słońca. Tomek nie wierzył własnym uszom. Jak to ma być możliwe? Podszedł do wody i zanurzył rękę. Niewiarygodne. Ręka pozostała sucha, a woda nie była odczuwalna. Kacper, po tym jak syrenka kropelka nauczyła go pływać, już nie bał się wody. Zatem odważnie wszedł do jeziora i zanurzył głowę pod wodą. To jest to. Mógł spokojnie oddychać. Przyjaciele już nie wątpili i zanurzyli się w błękitnej wodzie jeziora. Po tym, jak Tomek znalazł się pod wodą, zapomniał o wszystkim innym na świecie. Nigdy w życiu nie widział czegoś podobnego. Chłopiec znalazł się jakby wewnątrz ogromnego akwarium. Popłynął trochę w głąb i zatrzymał się. Woda była bardzo czysta, wręcz przezroczysta, a więc światło słoneczne mogło docierać do samego dna. Widoczność była wspaniała. Z dna podnosiły się pasma z liśćmi z zielonych i brązowych glonów. Powoli się kołysały, a pomiędzy nimi pływały małe, srebrzyste rybki. Nieco dalej widoczne były glony, które bardzo przypominały drzewa. Przyjaciele zeszli na dno i zaczęli się rozglądać dookoła. Po miękkim, piaszczystym dnie pełzała muszla przypominająca ślimaka, pozostawiając za sobą ślad, który natychmiast był zmywany przez wodę. Tomek odepchnął się nogami i popłynął w kierunku dużego nagromadzenia kamieni. Tam było szczególnie dużo rybek. Podpływając bliżej, zauważył, że z jednej szczeliny wygląda rak z ogromnymi szczypcami i macha długimi wąsami.
oto miał też przed sobą rybę iglicę. Chłopiec był bardzo ciekawy świata. Rodzice kupowali mu encyklopedię o zwierzętach, rybach i roślinach. Często je przeglądał, stąd wiedział, jak wyglądają różne żywe stworzenia. Uwaga, klasa! Niespodziewanie zabrzmiał głos. Przyjaciele odwrócili się i zobaczyli dużego okonia, za którym płynęło 20 młodych rybek. Czy wszyscy pamiętają, że dzisiaj mamy skrócony dzień szkolny? Kontynuował duży okoń, który, jak można było się domyślić, był nauczycielem. Po matematyce wodnej będzie lekcja współczesnej historii ryb. Potem cała szkoła uda się do Centralnego Parku Grzybienie na obchody Dnia Wszelkiego Pojednania. Będzie przemawiał burmistrz, dziadek Sum. Małe okonie się skrzywiły. W zeszłym roku ledwo wytrzymały nudne i długie przemówienie burmistrza jeziora. Następnie na wszystkich czekają świąteczne przedstawienia. Co więcej, przygotowane są atrakcje w parku wodnym i wszystkie cukiernie będą działać za darmo. Ale teraz proszę szybko na lekcję, polecił nauczyciel okoń. Niesamowite, wykrzyknął chłopiec. Rybki chodzą do szkoły, choć lepiej będzie powiedzieć, że pływają do szkoły. Kacprze, płyniemy za nimi, zobaczymy co i jak. Kim jesteście? Co tu robicie? Zabrzmiał głośny głos. Nie przypominacie nikogo z mieszkańców jeziora. Za kamienną grzędą pojawiła się głowa ogromnego szczupaka. Jestem szefową policji jeziora, oznajmiła pani szczupak i z nieufnością spojrzała na przyjaciół. Tomek dokładnie opowiedział o sobie i Kasprze, o tym, że leśny gnom stworzył dla nich ochronne chmurki i że szukają w jeziorze magicznego medalionu. Policjantka szczupak przepłynęła wokół przyjaciół, dokładnie ich obejrzała i powiedziała: Znam leśnego gnoma. To przyjaciel naszego burmistrza. Był u nas w zeszłym roku na świętowaniu Dnia Wszelkiego Pojednania i cały czas narzekał, że mu zimno. A co to za święto? Z ciekawością zapytał Kacper. Bardzo lubił wszelkie wydarzenia, gry i zabawy. Dawno, dawno temu, zaczęła opowieść szczupak, wszyscy mieszkańcy jeziora byli wrogami. Szczupaki goniły karpie, karpie goniły raki, a raki goniły małe rybki. W jeziorze panował chaos i strach. Jednak pewnego razu dziadek Sum zdołał pogodzić wszystkich mieszkańców tego miejsca. Napisał ogólne zasady współżycia i ustalił prawa. Teraz żyjemy razem w pokoju. Nikt się nie kłóci, a dziadka Suma mieszkańcy wybrali na burmistrza jeziora. Z kolei ja pilnuję, aby nikt nie łamał prawa i zasad. Od tamtej pory co roku spotykamy się w Centralnym Parku Grzybienie na obchodach Dnia Wszelkiego Pojednania. Właśnie dziś jest ten dzień. Tam też się udaje. Czy możemy też zobaczyć, jak świętujecie? Zapytał Tomek. Właściwie nie mamy tu obcych. Jednak jeśli jesteście przyjaciółmi leśnego gnoma, chyba możecie. Odpowiedziała policjantka szczupak. Płyńcie za mną! Ryba obróciła się i popłynęła tam, gdzie schowały się okonie z nauczycielem. Przyjaciele ruszyli za nią. Przepływali przez zarośla wodorostów, straszliwe nagromadzenia kamieni. Widzieli podwodną jaskinię, w której była szkoła. Pani szczupak snuła opowieści jak prawdziwy przewodnik. W jeziorze wszystko było zorganizowane tak, jak w prawdziwym mieście, tylko budynki miały niezwykły kształt, a do ich tworzenia mieszkańcy jeziora wykorzystywali naturalne twory natury. Przyjaciele zobaczyli zatopioną łódź. Leżała na piaszczystym dnie, dnem do góry. Pracowite raki zrobiły z niej restaurację, do której ustawiała się kolejka różnych mieszkańców jeziora. Dzisiaj, z okazji święta, wszystkie instytucje pracowały za darmo, więc chętnych było bardzo dużo. Dotarliśmy na miejsce, powiedziała policjantka szczupak, gdy wyszli z zarośli czerwonych wodorostów i zobaczyli przed sobą ogromny plac z białych łat. Jak pięknie! Wykrzyknął zachwycony chłopiec. To jest Centralny Park Grzybienie, wyjaśniła ryba. Tutaj odbywa się świętowanie. Przyjaciele ze zdumieniem patrzyli dookoła. Kogo tu nie było?
setki ryb z błyszczącymi łuskami, karpie, okonie, płotki, szczupaki, wszelkiego rodzaju raki i małże, a nawet słodkowodne żółwie. Tam mamy park wodny, kontynuowała policjantka Szczupak. A w tej cukierni jest najsmaczniejsza czerwona galaretka z wodorostów. Chcecie spróbować? Bardzo chcemy! Krzyknęli chórem przyjaciele i zajęli sobie kolejkę do cukierni. Miejscowi mieszkańcy najpierw przestraszyli się nieproszonych obcych. Ale gdy zobaczyli z nimi policjantkę Szczupaka, która rozmawiała z nimi miło, uspokoili się i zaczęli z zainteresowaniem obserwować gości. W końcu przyszła ich kolej w cukierni. Tomek i Kacper otrzymali duże muszle wypełnione pachnącą czerwoną galaretką. Mmm, co za smak! Zachwycał się Tomek. Smakuje jak truskawka! Mmm! Wymamrotał Kacper z pełnymi ustami. Nie był zbyt zainteresowany słodkościami, ale jak zawsze był bardzo głodny. Czy możemy zobaczyć park wodny? Zapytał chłopiec panią Szczupak, gdy już zjadł drugą porcję galaretki. Wkrótce zacznie się wystąpienie burmistrza, odpowiedziała ryba. Może posłuchacie? Oczywiście, że posłuchamy, zgodził się Tomek. Jednak zanim się zacznie, czy możemy zobaczyć park wodny? Chociaż jednym okiem, proszę. Dobrze, zgodziła się pani Szczupak i popłynęła do wejścia do parku wodnego. Kiedy przyjaciele znaleźli się w parku, zobaczyli ogromną ilość różnych zjeżdżalni wodnych i pociąg, który zamiast z wagonów składał się z wielkich żółwi. Patrz! Krzyknął Kacper, szarpiąc Tomka za rękę. Chłopiec spojrzał tam, gdzie wskazał mu Wilczek i zobaczył jaskinię, nad którą widniał napis Kawiarnia Bull Burger. Hej, kim jesteście? Zapytał żółw, który do nich podpłynął. Jestem Tomek, a to mój przyjaciel Kacper, odpowiedział chłopiec. Szukamy w jeziorze medalionu. Będziecie szukać później, przerwał żółw. Niedługo zaczynają się zawody piłki wodnej i w naszym zespole brakuje dwóch graczy. Nagrodą jest ogromny tort lodowy i całe pudło bulburgerów. Zagracie z nami? Jestem gotowy! Krzyknął Kacper. Nie umiemy grać w piłkę wodną, wątpiącym głosem powiedział Tomek. Co tam trzeba umieć? Zdziwił się żółw. Dwie drużyny po 10 graczy, jedna duża piłka. Każda drużyna ma swoją bramkę, której trzeba bronić i starać się strzelić gola do bramki przeciwników. Rozumiem, krzyknął chłopiec. To jak piłka nożna. Nie wiem nic o piłce nożnej, powiedział żółw z niecierpliwością. Ale do rozpoczęcia jest bardzo mało czasu, więc płyniecie? Płyniemy, zgodzili się przyjaciele. A co z przemówieniem burmistrza? Oburzyła się policjantka Szczupak, patrząc na przyjaciół, którzy już płynęli za żółwiem. Zdążymy! Krzyknął Tomek, odwracając się. Szczupak burknęła z niezadowoleniem i popłynęła za nimi. Kiedy przyjaciele dotarli z żółwiem do miejsca, gdzie grano w piłkę wodną, okazało się, że gra już się rozpoczęła. Z tego powodu, że w drużynie żółwi brakowało graczy, zawody toczyły się między innymi drużynami. Na kamieniach dla kibiców siedziało 7 smutnych żółwi, które nie miały szans na wygranie dużego tortu lodowego i bulburgerów. Kacper był co najmniej tak samo zasmucony. Spokojnie, krzyknął Tomek i rozpiął plecak. Mam dla was wszystkich coś na pocieszenie. Wyjął duży pakunek z cukierkami i zaczął je rozdawać żółwiom. Wszyscy przestali być smutni i zaczęli ze smakiem jeść cukierki. Z uśmiechem obserwowała ich policjantka Szczupak. No dobrze, jeśli nie będziemy grać w piłkę wodną, może pójdziemy na zjeżdżalnię, zaproponował Kacper. Naprzód, ślizgajmy się! Krzyknęły żółwie i pognały w stronę zjeżdżalni. Przyjaciele ledwo za nimi nadążali. Z tyłu, nie przestając narzekać, płynęła pani Szczupak. Co z przemówieniem burmistrza? Spóźnimy się! Mruczała policjantka. Jednak nikt jej nie słyszał. Tomek i Kacper ze swoimi nowymi przyjaciółmi żółwiami już pędzili do przodu na atrakcje wodne. Okazało się, że jest tyle zjeżdżalni, że korzystali ze wszystkich, dopóki zupełnie się nie zmęczyli. Policjantka Szczupak wykorzystała moment i nalegała, aby natychmiast udać się na przemówienie dziadka Suma, o ile oczywiście zdążą.
Przyjaciele nie odważyli się więcej zajmować czymś innym i popłynęli za nią. Dotarli do centrum parku Grzybienie, kiedy burmistrz wygłaszał ostatnie zdanie swojego przemówienia. Witam wszystkich na Dniu Powszechnego Pojednania! Podwodni mieszkańcy zaczęli radośnie witać się nawzajem. Co za piękne przemówienie! Wykrzyknął Kacper. A mówili, że przemówienie jest nudne. Tomek i Żółwie roześmiali się wesoło. Dobrze, że policjantka Szczupak ich nie słyszała. W tym czasie podeszła do dziadka Suma i coś mu szeptała do ucha. Jedną minutę! Wykrzyknął burmistrz. Szanowni mieszkańcy jeziora, nasza szefowa policji poinformowała mnie, że dziś na naszym święcie mamy gości. Chłopca Tomka i wilczka Kacpra. To przyjaciele znanego nam wszystkim leśnego gnoma. Mieszkańcy jeziora z ciekawością przyglądali się przybyszom. W tym czasie zaczęło robić się ciemno. Słońce zachodziło. Tomek nawet nie zauważył, jak szybko minął czas. Gnom powiedział im, że gdy stanie się całkiem ciemno, chmury ochronne znikną. Jednak nie znaleźli jeszcze medalionu. Musieli się śpieszyć. Chłopiec chciał zapytać Żółwie o medalion, ale burmistrz kontynuował. Nasza policjantka Szczupak powiedziała mi, jak hojni byli nasi goście. Żeby pocieszyć Żółwie, które nie mogły wziąć udziału w zawodach, oddali im wszystkie swoje cukierki. Chciałbym w imieniu wszystkich mieszkańców jeziora podarować na pamiątkę Tomkowi i Kacprowi ten medalion. Hojność! Dziadek Sum pomachał płetwą, a dwa ciemnozielone raki przyciągnęły do przyjaciół małą skrzynkę i otworzyły ją. W środku była półotwarta muszla, a w niej leżał medalion. Tomek nie mógł znaleźć słów, żeby podziękować burmistrzowi i wszystkim mieszkańcom jeziora. Był bardzo szczęśliwy. Aż tu nagle zrobiło się prawie zupełnie ciemno. Kacper zaczynał się niepokoić. Jeszcze chwila, a stanie się całkowicie ciemno. Chmury znikną, a oni utoną. Bardzo wam wszystkim dziękuję, powiedział Tomek. Niestety musimy wrócić na ląd przed zmrokiem, bo gdy słońce zajdzie, nie będziemy mogli oddychać pod wodą. Spokojnie, przyjaciele, powiedział pewnie burmistrz. Kto u nas jest najszybszy? Przed dziadkiem Sumem nagle wyłoniły się zza kamienia dwa młode szczupaki. One szybko dostarczą was do brzegu, powiedział burmistrz do przyjaciół. Tomek i Kacper pożegnali się z żółwiami, podziękowali jeszcze raz wszystkim za gościnność i cenny prezent. Szczupaki podpłynęły do przyjaciół, kazały im wsiąść na swoje grzbiety i mocno trzymać się płetw. Przyjaciele wspięli się na ryby, a te pognały z szaloną prędkością między wodorostami i kamieniami. Płynęli tak szybko, że w którymś momencie Kacper o mało nie spadł na zakręcie. Wkrótce szczupaki zatrzymały się i pokazały przyjaciołom, gdzie mogą wyjść na brzeg. Tomek i Kacper pośpieszyli na ląd. Wilczek wyskoczył pierwszy, a Tomek wyszedł, kiedy zniknął ostatni promień słońca, a wraz z nim ochronna chmurka. Na brzegu podróżników powitał leśny gnom. Witam was, moi młodzi przyjaciele, przywitał ich gnom. Jestem z was bardzo dumny. Został wam do znalezienia już tylko jeden medalion. Ale to wszystko już jutro. Teraz jest bardzo późno i ciemno. Cały dzień nie jadłem i chcę iść spać. Również chce mi się jeść, poskarżył się Kacper. Gnom pstryknął palcami i na przybrzeżnej polanie pojawił się duży zielony namiot. Tu będziecie nocować. W środku są ciepłe koce, powiedział leśny gnom, wchodząc do namiotu. Z jedzeniem jest trudniej. Wszystkie magiczne leśne restauracje są już zamknięte. Mamy tylko kanapki. Gnom ponownie pstryknął palcami i pojawiły się trzy olbrzymie kanapki z szynką. Wszyscy zaczęli jeść z apetytem, a gdy poczuli się już syci, chłopiec owinął się kocem i natychmiast zasnął. Leśny gnom spojrzał na Kacpra i zrozumiał wszystko bez słów, bo też był wielkim łakomczuchem. Zatem pstryknął palcami i od razu pojawiły się kolejne kanapki. Tomek dawno już spał, a gnom i Kacper wciąż się zajadali. Uff! Ciężko westchnął leśny gnom. Więcej nie mogę. Śpijcie, a ja muszę iść. Gnom ledwo wstał, prychnął i powoli wyszedł z namiotu.
Kacper tak się najadł, że nie mógł nawet odprowadzić gnoma i kiedy ten odszedł, położył się obok przyjaciela i mocno zasnął. Lubomir Dobrosławski, Tomek i Wilczątko Kacper. Przygody w magicznym lesie.